Weź się człowieku rusz, nie? Co ty robisz, nie? Wszystko zapianujemy, będziemy robić stelaż i nareszcie się zacznie fajna robota, a nie takie gówno nie ciebie. Witam widzów, zaczynamy dalszą część projektu Piwnica. Ja wczoraj w sumie zacząłem. Dzisiaj mamy plan zrobić ocieplenie na tej ścianie, czyli przykleić te płyty XPS. Wczoraj sobie troszeczkę tutaj zagruntowałem tą ścianę. Tak delikatnie, żeby się przykleiło jakkolwiek. Tutaj położyłem izolację. Tutaj będzie później przykręcana deska i robiony stelaż. Coś takiego jak jest tutaj. Pod ścianę całą, w tamtą stronę. Także bierzemy się do roboty. Mamy tak. Płyty mamy. Co potrzebujemy? Kleik. Mamy miarka i nożyk i jedziemy z koksem. Pierwsza płyta. To była wysokość. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. To tylko tak miejscowo złapać, bo na tym się nic nie będzie trzymało. Chodzi tylko o to, żeby się trzymała ta izolacja. Bo ściana będzie miała oddzielny stelaż, tak jak tutaj w sumie, także to tylko chodzi, żeby się to w miarę trzymało, także okej, okay, jedziemy z koksem. Pestyka. Nie ma co przesadzać. To tylko prowizorycznie, żeby się trzymało. Dobra. Jedziemy z koksem. No i dobra, jedna jest. Teraz jedziemy drugą płytę. No dobra. To będzie tu przyklejone. Później się to podocina, popełnia. I tak całą ściankę. To pokażę wam na koniec, bo nie będziemy nagrywać w kółko tego samego. Dobra. Efekt jest taki, że na dzisiaj przykleiłem tyle. Skończył mi się klej, a że już jest siódma, to mi się wieczorem nie chce tego rozrabiać. Sprawdzam kamerkę, czekajcie. No tak będzie dobrze chyba, dobra. Dobra, witam w dalszej części ocieplania piwnicy. Ostatnim razem pamiętam, że robiłem tutaj ocieplenie. Nie miałem całkiem skończone, także tutaj dokończyłem. No i tutaj taką miałem niewdzięczną robotę. Docinałem takie sobie tutaj wszędzie kawałeczki, żeby to wszystko było ocieplone jak najlepiej można. Także te wszystkie kawałeczki podocinałem. Jeszcze sobie lampeczkę przyświecimy. Tutaj rury od grzejników też pocieplałem. No, także już tutaj mamy ocieplone. Będziemy robić tą ścianę teraz. Stelaż cały, tak jak jest tutaj stelaż, to tutaj musimy zrobić wzdłuż tej ściany. Ale jeszcze nam zostało, zanim to zrobimy, bo tutaj mamy wyjście z suszarki. I na razie to nam wieje na piwnicę, czyli musimy zrobić tutaj wyjście z suszarki, pyk, 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 tu gdzie światełko idzie i tam na zewnątrz, nie? Do tego celu mam zakupione tutaj rurki i taki zewnętrzny ten, taką kratkę, żeby tam sobie to wszystko szło na zewnątrz, nie? Tak samo robiłem w łazience, jakbyście tam wcześniej oglądali vlogi, to było to samo robione w łazience na tym samym systemie, tylko że po prostu nie było suszarki, tylko z prysznica. Przewiercimy środek i zobaczymy, jak to nam tam wyjdzie? Okej. No i jedziemy. Widać słoneczko. Czyli jesteśmy na zewnątrz. Dobra, to będzie środek. Teraz pójdziemy sobie
z tym. Mamy, nóż mamy. Weźmiemy sobie sozo, lisicę po polsku i wytniemy to na zewnątrz. Teraz tą rurę mamy tutaj, opianuję ją, poczekam chwilę i będziemy podłączać dalej. A czekaj, pianę mam w aucie tu. Oła, trzeba iść do auta po pianę. I taka cały czas się chodzi po coś, nie? Jak się samemu robi, to się cały czas po coś chodzi, nie? Albo trzeba pojechać do sklepu, albo trzeba coś dokupić. Ogólnie, jak zacząłem ten remont, to byłem bliżej takiego, znaczy byłem bliżej tego, że kiedyś prowadziłem firmę, to mi to lepiej szło. I pamiętałem z doświadczenia, że najważniejsza jest organizacja, nie? A co za tym idzie, to napisanie sobie listy, co trzeba mieć, nie? No i później, ile już lat minęło, jestem w Ameryce 10 lat, to troszeczkę człowiek zapomniał o tym, jakie są priorytety, i zaczął popełniać takie same błędy, jakby się było takim, no, jak to się mówi, o, tym, o Jezus, jakby się było takim żółtodziobem, nie? Bo się nie chce, nie? To się tu coś zrobi, to się pojedzie do sklepu, nie? Później jeszcze wchodzi to, że ja akurat pracuję w korporacji, to się nauczyłem wolno robić wszystko, nie? Tak mi nauczyli w sumie. Za szybko robiłem, to się nauczyłem wolno. I później tak przychodzę do domu i tak samo wolno robię, jak w tej korporacji, nie? Jestem się, kurde, weź się człowieku róż, nie? Co ty robisz, nie? A to już idzie w, tak jakby wchodzi w przyzwyczajenia, nie? No tak. Szczęście, jak ktoś tak robi, nigdy nie robił gdzieś prywatnie czy coś, a jeszcze się wypowiada, że jak on by miał firmę, że firmy tyle biorą. No to ja jestem takim dobrym przykładem, kiedyś miałem swoją firmę, a teraz pracuję w korporacji, to ja tak porównuję korporacji do tego, jak kiedyś była komuna, nie? No to takie porównanie jest, że kurde, no to ja już jestem leniwy. Gdzie jeszcze kiedyś miałem swoją firmę i to dość długo, w sumie teraz to jest tak pół na pół odnośnie tego, że miałem swoją firmę i pracuję w korporacji. Jakbym tylko w korporacji pracował, no to zapomnij tam. Leniem takim już jest to leniem. Znaczy leniem, że nie, że leniem, tylko że wolno człowiek wszystko robi jakoś tak, nie? Bo tam na wszystko jest czas, nie? No i właśnie tak teraz się łapię na tym, nie? Że przychodzę do domu. I kiedyś to właśnie mówię, jakby jeszcze byłem bliższy temu czasu, co sam pracowałem, to jakoś szybko mi to szło, a teraz niby wiesz, że w domu coś by się pospieszył, ale tak ci to wejdzie w nawyk, że jest ciężko, nie? Dobra, bo widzicie, tu ja sobie wszystko pianuję elegancko, tu to nie trzeba, no, wszystko zapianujemy, będziemy robić stelaż i nareszcie sobie zacznie fajna robota, a nie takie gówno nie cierpię. Wreszcie się zacznie coś fajnego do roboty, czyli w sensie będziemy stawiać konstrukcje i takie no ściany robić. No i dobra, tak mamy wszystko ocieplone. Tutaj mam ten, wam pokażę. Niby taka mała robota, a ten tutaj to było, te wszystkie płyty, gdzie mam świecę latarką, to było łatwo poprzykleić, ale tu widzicie, tu tu wszędzie podocinałem takie kawałeczki, zapianowałem, tu są rury od grzejników, to też popianowałem, nie? Od góry, od tego jak się dało, tutaj jeszcze to będzie wszystko obrobione, to też
ile się będzie dało to ocieplę. Tu jest ta rura, co wierciliśmy z zewnątrz, zaraz ją podłączę do tutaj właśnie do suszarki. Nie pomyślę, jak to wyjaja. No i tu też jest wszystko ładnie zapianowane i będziemy działać dalej, nie? Także pokażę wam następny etap. To do usłyszenia i życzcie mi powodzenia. Okej. Okay. Teraz zaczynam robić cały framing na tej ścianie, cały ten stelaż. Pierwsza rzecz, porzęsę listwę i sobie sprawdzam właśnie, czy jest jakaś, jakakolwiek płaszczyzna, nie? Jednak jest, tutaj nie będzie idealnie, ale czy tam, tu nie ucieka. Tu nie ucieka w miarę, nie? Nie ma nigdzie tutaj szpar, nie? Jakaś tam mała, ale to jest tam pikuś. Nie pamiętamy, że... O, tam jest większa, coś ucieka. Najwyżej tam trzeba będzie się odsunąć, nie? O, bo tutaj dolega, a tu już widzimy, nie wiem, czy widzimy, jest szpara, czyli trzeba będzie delikatnie tą listwę wysunąć, nie? To jest taki pierwszy etap. Jak tam mamy mniej więcej na dole równo, to teraz sobie przykładam tą listwę, taką mam tutaj kawałek ucięty tu i patrzę w oczko. Mniej więcej jest równo, nie? Najgorzej jakby mi już miał dosuniętą listwę do ściany, tak jak teraz, by mi tak pokazywało, nie? No to tamtą listwę musiał odsunąć, nie? Ale ja sobie tak przemierzyłem całość, nie? Tu mniej więcej równo, tu. A jak nie jest równo, to widzę, że muszę wysunąć trochę. To wysunąć zawsze można od góry, nie? Także to jest spoko. I tak całe przemierzyłem, nie chcę wam się pokazywać, ale jest ok. I to przykręcam sobie na takie amerykańskie. No nie, w Polsce już tak, takie są śruby. No ale patent jest taki, że mam śruby i muszę zrobić sobie takie frezowanie lekkie. Zaraz wam pokażę, co chodzi. Bo mam śruby takiej długości i one nie, jak są, jakbym nie zrobił w desce frezowania, to za mało łapią. Także biorę sobie takie piórko na cztery śruby. Tu i tak już za dużo. Montuję sobie taką listę. No i tak, na oko sobie robię. I teraz biorę wiertałkę po polsku, co jest rzadkością tu w Ameryce. A, i jeszcze tak jak wcześniej kiedyś wam pokazywałem na odcinku, to oglądał, to tutaj sobie zrobiłem taką izolację. Nie wiem, ile to da, no, ale na pewno coś da. No, żeby te deski i to wszystko nie dotykało bezpośrednio betonu, nie? No, zobaczymy, no, nieważne. Znaczy ważne, no w sumie jest. Wierce. O kurczę. Teraz biorę, piórko odkładam. I biorę sobie śrubki. Cztery na każdą deskę. To aż przesada. Po amerykańsku to były ze dwie pewnie. Ale dobra. Framing jest. Jest framing. Są rurki pod grzejnik wyprowadzone. Mhm. Za ścianą na razie się kończą tu, a później tam będzie. No i mało tego, nie tylko framing. Sidrak jest jeszcze. Jest sidrak, jest kabelki na gniazdka. Będzie jedno, drugie, trzecie i tam zostawiłem gdzieś tą czwarte, nie? Czyli co, teraz ten grzejnik musisz zainstalować, co? Zainstalować go muszę. Wszystko połączyć. I sprawdzić, czy to w ogóle działa. No nie do końca jestem przekonany, no nie? Tak na 10%. No ale ogólnie jest plan taki, żeby zamontować grzejnik. I jak zamontuję tutaj sidrak, grzejnik, później połączę te wszystkie rurki tam do pieca. Grzejnik jeszcze trzeba w łazience też, tak jak kiedyś pokazywaliśmy, że on jest tylko tak przykręcony. Tak. Wszystkie rury trzeba połączyć i wygasić piec, zalać wody itd. itd. No tak. Tu ten grzejnik, o którym właśnie Hubert mówił. Dużo pracy, ale powoli się robi, nie? Słuchajcie, Hubert ma dzisiaj dosyć, więc tego vloga będę kończyła. Nagramy coś następnego. No jest framing, przykręca się draki. Będzie, zobaczymy uruchomienie tych, tego grzejnika, jak to wszystko podłączymy. Tak. To zobaczymy, czy zmaściłem, czy nie.
Nie montuję jeszcze grzejnika, to będzie w następnym vlogu, więc w następnym vlogu chyba wam powiem, co dokładnie zrobił z grzejnikiem, że się wahał, czy nie będzie działać, czy nie. Tym akcentem żegnamy się z wami, do następnego vloga, zapraszam wszystkich do subskrypcji, bo Hubert ciężko pracuje nad tym. Nad subskrypcjami? Tak. Żona mi bije. Oj, widzisz, teraz to na pewno będę subskrybował, bo... Pomocy. Pomocy, tak, żal im będzie, żal będzie ludziom ciebie. Okej, na razie, do następnego, kochani.